Teraz na plotki dramy tygodnia. Na kanale Lil Masti pojawił się film z porodu. Konopski mocno skrytykował działania Lil Masti, ale bardziej w kontekście brania współprac związanych z dzieckiem, a tych na kanale Lil Masti jest dużo. Internauci spekulują, że Fagata i Lexi już się nie przyjaźnią, a wszystko ze sprawą tego, że Fagata teraz występuje w fejmie, a Lexi ma swoją federację konkurencyjną. Są plotki, że Maria Dębska i Dawid Podsiadło są parą, ale kiedy ona została o to zapytana w wywiadzie, powiedziała po prostu, że nie chce komentować swojego życia prywatnego. Za granicą również dużo się działo. Przede wszystkim Timothy Chalamet i Kylie Jenner pierwszy raz pokazali się razem na koncercie Beyoncé. Inna członkini klanu Kardashian-Jenner nie miała tak dobrego tygodnia. Courtney Kardashian musiała przejść operację w związku ze swoją ciążą. Sprawa była na tyle poważna, że jej mąż Travis Barker przesunął trasę koncertową, żeby wrócić i być z nią, ale już wrócił na scenę, więc stan jej naprawdę musi być już stabilny. Jimmy Fallon został oskarżony o toksyczne zachowania w pracy przez 14 byłych pracowników i dwóch obecnych. Nie skomentował sprawy publicznie, ale podobno odbyła się rozmowa na Zoomie, w której przeprosił swoich pracowników za to, że stworzył atmosferę, w której się tak poczuli.